powołanie oczywiście ucieszyło, a czy wakacje będę miał, to jeszcze się okaże, bo to jest może już węższa kadra niż ostatnio podana, gdzie było około 66 nazwisk, ale to jeszcze nie jest docelowa i nie wiadomo, czy znajdę się w tej 14, czy pojadę do Spały. Jeżeli będzie mi dane pojechać do Spały, to na pewno będę starał się zaprezentować jak najlepiej i wywalczyć sobie to miejsce. Cieszę się, że moi koledzy z zespołu, bo tudzież znajomi z pracy, też dostali powołanie i szansę zaprezentowania się w reprezentacji Polski. Na pewno jestem zadowolony, choć nie mam pojęcia, jaka będzie moja rola i to jest szeroka kadra, więc nie wiem, czy będę na zgrupowaniach, czy nie, to się na pewno dowiem. Jestem zadowolony oczywiście, ale w tym dniu, co się dowiedziałem, to nie byłem, bo przegraliśmy pierwszy mecz finałowy i myślę, że teraz też warto się jeszcze skupić, bo chcemy zakończyć sezon ze złotem. Tak, na pewno cieszę, że mamy tyle ludzi w reprezentacji. To jest miłe i dla klubu i bardzo się cieszymy, że na co dzień możemy trenować z takimi zawodnikami. Tu jest bardzo wysoki poziom, możemy podnosić swoje umiejętności, więc to na pewno jest dla nas duży plus. To na pewno cieszy, bo to jest kolejny trener, który gdzieś tam widzi mnie w swoim składzie, w swojej koncepcji. I to na pewno bardzo, bardzo cieszy i człowiek czuje się też spełniony, bo i granie w klubie to jest jedno, a granie w reprezentacji to jest zupełnie inna sprawa. To już nie reprezentujemy jednego miasta, tylko cały naród, cały kraj i to jest ogromne wyróżnienie i ogromny honor. Chyba 9, może tam z drobnymi jakimiś przerwami, ale powołania były co sezon. Nie wiem, czy spędziłem tak od deski do deski, jak to robił Paweł Zatorski, który też na Instagramie gdzieś tam ostatnio ogłosił, że to 9 sezon z rzędu. No, ale powołanie 9 razy pod rząd było. Czy będzie zdrowie, tak? No ja mam nadzieję, że będzie. Nie? No, mamy takich dobrych fizjoterapeutów, że nawet jak nie będzie, to i lekarze, że na pewno nas postawią na nogi. Na pewno będą, znaczy czy będą, to się jeszcze okaże, bo to jest 21 nazwisk, a tak naprawdę ilu pojedzie tam już na te docelowe imprezy, ilu będzie trenować w Spale. Obawiam się, że nie 21, tylko trochę to będzie zawężone, więc jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, kto tam się zjawi na tym pierwszym zgrupowaniu.